We'll be right back.
Dzień dobry Państwu. Kolejny dzień zmagań hokejowych Mistrzostw Świata do lat 20 Dywizji Pierwszej B w Bytomiu. Rozpoczynamy meczem Japonii z reprezentacją Estonii. To już czwarta seria spotkań. Japończycy na razie na miejscu drugim w tabeli, ale tylko 2 punkty straty do drużyny ukraińskiej, z którą Japończycy jeszcze się zmierzą. Natomiast Estończycy na razie tabelę zamykają z 1 punktem na koncie. Ból spory po ostatnim meczu, dlatego że Estonia długo z Ukrainą prowadziła 2-1 i w samej końcówce trzeciej tercji w osłabieniach dwukrotnie gole Estończycy tracili, przegrywając spotkanie 2-3, co uradowało reprezentację Polski, która znajduje się tuż nad Estonią, i obie te drużyny walczą o pozostanie na tym szczeblu rozgrywkowym. Estończycy mają przed sobą 2 starcia, Polacy również. Dziś o 16:30 drużyna polska będzie grała swój mecz z reprezentacją Włoch. Na to oczywiście także zapraszamy, ale najpierw na to, co już w najbliższej przyszłości, czyli Japonia kontra Estonia. Andras Huber, Austriak, oraz Omar Pinier, Włoch, będą sędziować dzisiejsze zawody na liniach Timur Iskakow z Kazachstanu oraz Peter Jedliczka ze Słowacji. No i zobaczymy, faworytem tego meczu oczywiście jest drużyna Japonii. Charakterystyczne rozpoczęcie, jeszcze kilka słów mobilizacji. Nie ma takiego skupienia bardzo blisko bramkarza, jak to mają w zwyczaju hokejowe reprezentacje. Tutaj szerzej ustawieni Japończycy, jeszcze pokrzepiając się kilkoma uwagami, ale wiadomo, że te umiejętności czysto hokejowe wydają się być zdecydowanie po ich stronie. Estończycy nadrabiają zaangażowaniem, nadrabiają charakterem, ale nie zawsze tego wszystkiego wystarczy na to, by osiągnąć korzystny rezultat. A ten punkcik reprezentacji Estonii wziął się stąd, że na początek Mistrzostw Świata w Bytomiu Estończycy przegrali z reprezentacją Polski dopiero po dogrywce. Estończycy już gotowi do rozpoczęcia tego meczu, na Japończyków wciąż czekamy. Za chwilę ta pierwsza piątka japońskiej drużyny również ustawi się w strefie neutralnej, by można było rozpoczynać grę. Erik Pocinok i Yusaku Ando, kapitanowie drużyn. Estończycy przy krążku właśnie Erik Pocinok przed momentem. W bramce Estonii Fiodor Aganiezow, ten, który stał również w meczu z drużyną ukraińską. Na Isse Tamure postawił dziś Perry Pern. Taneichi. Ale od razu 2 Estończyków pojawiło się przy nim. Czujnie Aganiezow przy strzale Mority. No nie było to groźne uderzenie, więc wystarczyło dobrze się ustawić, ale zawsze koncentracja na początku meczu jest niezwykle istotna. Te pierwsze fragmenty są bardzo ważne, żeby nie przespać, żeby nie doprowadzić do momentu, w którym trzeba będzie gonić wynik już niemal na starcie. Japonia w poprzedniej kolejce grała z reprezentacją Polski, wygrywając wysoko 7-3. Właściwie przez całe spotkanie pod kontrolą ten mecz. Nawet jak Polacy łapali kontakt albo mieli lepszy wynik, to szybko Japonia odskakiwała. Znakomite asysty, znakomita gra w przewagach. Na to warto zwrócić uwagę. Murase, świetne przejęcie krążka, okazja dla Japonii na to, żeby objąć się w tym meczu prowadzenie. Czarował tam krążkiem, jak tylko potrafił, Stiepanow. I przeszkodził Tsutsumiemu skutecznie, żeby nie oddał strzału. Takada. Kolejny strzał w stronę estońskiej bramki. Takada. Suzuki. Suzuki! Tsutsumi, ale świetnie przemieścili się Estończycy, przecięli to podanie, szybko odzyskują Azjaci, ale to już nie jest taka czysta sytuacja, jak mogła być przed momentem. Klein. Takahashi. Często powtarza się, że w tej rywalizacji młodzieżowej wszystko zdarzyć się może, że każdy jest w stanie wygrać się z każdym.
Po części jest to prawda, ale z drugiej strony jak patrzymy na to, co dzieje się w Bytomiu, będzie kara, to widać się wyraźnie te różnice na korzyść jednej bądź drugiej drużyny. To już są chłopcy, którzy czasem mają ogranie ligowe, to już są zawodnicy, którzy przecież mają po 19-20 lat. Więc w niektórych krajach to już nie jest młodzież, to już są dojrzali hokeiści. Velia, pierwsza przewaga reprezentacji Japonii w dzisiejszym meczu. Mówiłem, że w meczu z Polską imponowali grą w przewagach. Ondo. Agresywnie bronią Estończycy. Nishiwaki nie utrzymali krążka w ataku zawodnicy z Japonii. Ushio. Dwa gole z reprezentacją Polski. Ushio. Ale nieporozumienie i skorzystali z tego rywale. Oła. Murasy. Na razie ta przewaga absolutnie nie idzie Japończykom. Żadnego zagrożenia. Chyba jeden strzał w stronę bramki Nakamoto i to wszystko. Może teraz Murasę. Murasę długo przy krążku. Murasę sygnalizował Suzuki, że można dogrywać w jego kierunku. Jest takie dogranie, ale nie Suzuki. A zamykający tam Morita. Oła. Takahashi. On weźmie się za rozegranie akcji. Okubo w środku. Takada. Dostał krążek spod niebieski. Takada, ale trafił prosto w swojego kolegę. Jeszcze próbują Japończycy sprzed bramki, ale to zamieszanie wykorzystali Estończycy, wybijając krążek daleko. Bezboleśnie przetrzymali to osłabienie zawodnicy z Estonii. Japonia tutaj musi grać na maksimum swoich umiejętności. Jutro mecz z Ukrainą. Jeżeli dziś przegrają, no to mogą już stracić szansę na awans. Jeżeli dziś zwyciężą, to ten mecz z Ukrainą będzie decydował. Tak na dobrą sprawę potrzebują dwóch punktów, no powiedzmy w ten sposób. A teraz będzie kolejne wykluczenie. Będzie kolejna kara w tym meczu na Murakoso. Zatem po tej przewadze Japonii będziemy mieli przewagę reprezentacji Estonii. A tutaj jeszcze raz ta próba, którą miał Tsutsumi. Ale świetnie był powstrzymywany przez Estończyków. Kokma. Jogi. Kudewita. Jogi. Kudewita raz jeszcze. Zupełnie niewykorzystywany Kokma z tej lewej strony. Teraz powinien krążek pójść w jego kierunku. Nie zdecydowali się na to. Z innego wariantu rozegrania skorzystali Estończycy, no ale widzimy, jak to się skończyło. Na trybunach spora grupa fanów estońskich. Przyjechali tutaj za swoimi zawodnikami, rodziny.
Słyszą Państwo głośne esti niosące się po stadionie zimowym imienia braci Nikodemowiczów. No i patrzymy, jak Estończycy w przewadze próbują rozwiązać się tę sytuację. Konceus. Kolejny rykoszet. Jeszcze jedno wznowienie pod bramką Tamury. Przesuwał się Tamura. Widzimy wyraźnie, jak próbował znaleźć to pole widzenia, żeby zobaczyć frunący w jego kierunku krążek. Kokma, teraz lepsza szansa Estończyków, bo rozjechali się trochę Japończycy blisko własnej bramki, ale tego strzału nie mieliśmy, a Kudewita krążka nie utrzymał przed niebieską. Kolejna szansa, strzał z ostrego kąta, spokojnie zatrzymany przez Japonię. Już 7 minut tej pierwszej tercji jest za nami. Koiwa, Takada. Jak siły są wyrównane, to zarysowuje się przewaga Japończyków. Teraz próbował Suzuki. Jeszcze raz Suzuki przy krążku. Odważnie przed bramkę Suzuki. Będziemy mieli wznowienie. Wszystkie mecze tych mistrzostw oczywiście na kanale Polski Hokej TV. Zapraszamy na nasze transmisje. Mówiłem Państwu dziś od 16.30 Polska-Włochy, ale jeszcze o 20.00 Ukraina-Korea Południowa. A jutro ostatni dzień zmagań, też trzy spotkania. Zaczniemy o 13.00 meczem Estonii z Włochami. Później Polska-Korea o 16.30 i na zakończenie Japonia-Ukraina. Mecz, który być może będzie decydował o losach awansu na zaplecze elity Oła. Sygnalizacja kolejnej kary. Nevolainen. Estonia zatem po raz drugi zagra w osłabieniu w tym meczu. Jeżeli Estończycy dziś się przegrają, jutro o 13.00 mecz z Włochami rozegrają o pozostanie na tym szczeblu. Żywo zainteresowani pewnie będą biało-czerwoni. Toko. Murakoso. Toko. Murakoso. Ando. Murakoso. Ando. Nikt nie strzela. Toko. Zatańczył krążek blisko bramki. Murakoso. Ando. Szuka kapitan japoński Luki. Ale poradzili sobie Estończycy. Erik Pocinok wypchnął krążek daleko z poprzeczki własnej bramki. Oła. Murasy. Teraz okazja świetna. Ładnie najeżdżał Taneichi, ale zatrzymał go Aganiezows. Murasy. Murasy, znowu to samo. Taneichi, ale teraz za bramką. Oła. Jeszcze raz. Oła, nie ma spalonego. Oła, Taneichi
Z drugiej strony Morita przy bramce. Gwizdek sędziego zatrzymał grę. Nie ma gola. W dalszym ciągu 0-0, choć to już druga przewaga japońskiego zespołu. Osiemnaście razy już grali Japończycy w przewagach w tym turnieju. Sześciokrotnie udało się przewagę wykorzystać i teraz także jest gol na 1-0. 6 sekund przed upływem tej kary estońskiego hokeisty. Udaje się Japonii wyjść na prowadzenie. Nie rozegranie zamka, odważniejszy wjazd pod bramkę. I ten strzał przepuszczony przez Aganizowca chyba z błędem, chyba nie powinien zostawiać luki. Tak blisko, ale wiedział japoński kapitan, co zrobić. Yusuke Ando oddał strzał i Japonia na prowadzeniu. Na ten moment Japończycy wskakują na pozycję lidera tabeli. Ale to dopiero jest jednobramkowe prowadzenie. Podsinok. Odpowiedź Estończyków. Szukał miejsca przy dalszym słupku. Morita. Co mogą zrobić Estończycy? No na pewno nie w taki sposób atakować. Kojła gotowy do oddania strzału. Znowu było groźnie. Podsinok. Próbują takimi rzadkimi strzałami nękać japońską defensywę Estończycy, ale widać wyraźnie, że ta przewaga jest po stronie Japonii. Choć kolejny strzał do Bitka, bronił dwukrotnie. Świetnie Tamura. Stiepanow. Będzie kolejna kara w tym meczu, ale tym razem dla Japonii, a zatem rotujemy na zmianę. Grają w przewagach obie drużyny. Japonia z jednej swojej przewagi już skorzystała. Ando od 11 minuty. Jego drużyna prowadzi 1-0. W ostatnich latach Japończycy zdecydowanie lepsi od Estonii. Te statystyki są na korzyść tej drużyny. Estończycy przegrywali bardzo wysoko, 1-5, 2-6. 1-4 za każdym razem, to było podczas Mistrzostw Świata. Podsinok. No i popełnił błąd, skorzystał z tego Taneichi. Konceus, nie wiem czy tam jakaś dziura w lodzie, czy źle naostrzone łyżwy. Czy jakiś błąd techniczny, w każdym razie mogło się to dla Estonii skończyć fatalnie. Takada. Jogi utrzymał krążek w ataku. No, ale nie zbudowali niczego.
Estończycy jeszcze mogą stracić. Uszio, Uszio! Ale świetnie broni Aganiezows. Mogli strzelić się Japończycy w osłabieniu. To byłby zdecydowanie gol, który podłamuje rywali. Udało się wreszcie Estonii założyć zamek. Kudewita, można rozgrywać akcję. Nieźle, gol! Udało się doprowadzić się do remisu. Przed momentem byli bliscy straty bramki, a Timofiejew okazuje się, że może wprowadzić krążek do bramki strzeżonej przez Tamurę i 1-1 remisuje Estonia. Szczęśliwie, bo krążek frunął raczej w stronę bramkarza. Ale odbił się w taki sposób, że Timofiejew może cieszyć się ze zdobycia gola. I mamy remis. Morita. Murase nie dostał krążka. Takada. Podsinok. Uważał Tamura. Pewnie spokojnie pod własną bramką Estończycy, ale czasami pojawiają się jednak błędy niż Iwaki. Ando. Odzyskali krążek Japończycy. Uszio. Uszio dynamiczny. Odważnie wjeżdża między rywali. Jedną szansę w tym meczu miał znakomitą Suzuki. Konceus. Lovkov. Murakoso, Koiła. I kara. Znów wykluczenie, kolejne na drużynę estońską. Na razie przewagi są istotnym elementem w tym meczu. Oba gole wpadły, kiedy nie było równych formacji na lodzie. Zobaczymy, czy Japończycy po raz drugi też będą w stanie. Tanaichi. Trzecia przewaga tego zespołu. Na razie jeden gol. Ando. Ruszona bramka reprezentacji Estonii. Ten złamany kij można wreszcie posprzątać. Thank you.
pojawiają się już reprezentanci Polski na bytomskim lodowisku. Oni dopiero mecz rozegrają za 3 godziny. Ale kolejne istotne spotkanie w mistrzostwach. Oła. Pocinok. Jeszcze raz Pocinok. Nie ma akcji, ale jest wystrzelenie krążka i jest spokój. Murase. Taneichi, Oła. Taneichi, Oła. Murase. Taneichi. Morita, krążka nie dotknął nawet, ale jeszcze jest Murase, ale jest również Aganiezows. ...46 sekund przewagi zostało jeszcze Japończykom. Czysty, doskonale widoczny strzał dla Aganiezowsa. Dobrze się ustawił, krążek złapał, zatrzymał. Toko. Toko i znowu Aganiezows. Już wydawało się, że mógł wcześniej strzelać Yusaku Ando, ale naciskają Japończycy, robią dużo ruchu w strefie ataku. No, grają w przewadze, to oczywiste, natomiast no, nie szukają takiego rozwiązania, jak klasycznie widzimy to w hokeju na lodzie, czyli długo rozgrywać krążek Murakaso. Raczej spieszą się ze strzałami, tak jak teraz znowu. Aganiezows, ale tym razem krążek tylko odbił. Estończycy wychodzą z akcją w osłabieniu. Ostatnie sekundy. No, nie wiem, czy nie było spalonego Nishikawa. Estończyków już 5. Takada będzie mógł strzelać. Takada. Odpowiedź Estonii. Turowski. Velia. Muszą znowu nabrać rozpędu. Stepanow. Jedynie wprowadzili krążek Estończycy, ale szybko go stracili. Od razu Takada. Suzuki. Koiła przed bramką, ale jest także Aganiezows i niebezpieczeństwa nie będziemy mieć. Dobra praca estońskiego bramkarza. Wielu Japończyków to zdecydowanie młodsi zawodnicy niż ten pułap wiekowy, 17-latków. Kilku przywiózł Pern do Bytomia. Murase. Taneichi. Jeszcze minuta tej tercji przed nami. Teraz
Na razie remis, na razie po jednym trafieniu w przewagach. Ando. Nishiwaki. Yogi. Yogi pod Sinok. Szedł lewym skrzydłem. Gdyby dostrzegł go kątem oka Yogi, że ma za plecami kolegę, mogła być niezła sytuacja. A jeszcze Velia. Nishiwaki. Tsutsumi. Tsutsumi. Jeszcze może jeden strzał Tsutsumi. Nie wiem, czy to było uderzenie, czy dogrywał. W każdym razie nie wyszło. I kończy nam się pierwsza odsłona tej rywalizacji. Japonia z gry zdecydowanie lepsza. Natomiast Estończycy potrafili wykorzystać liczebną przewagę. I podobnie jak Japończycy zadali cios po dwóch. Mamy na razie remis 1-1. 20 minut tego spotkania jest za nami. Wrócimy do Bytomia na drugą tercję.
Przed nami druga tercja rywalizacji Japonii z reprezentacją Estonii, hokejowe Mistrzostwa Świata dywizji pierwszej B w Bytomiu. Do lat 20 oczywiście Japończycy prowadzili po wykorzystaniu liczebnej przewagi, ale w taki sam sposób gola stracili i Estonia doprowadziła do remisu, wobec czego mamy teraz rezultat 1-1 i rozpoczynamy drugą tercję tego spotkania. Obie drużyny już gotowe do rozpoczęcia gry. Erik Podsinok i Yusaku Ando, kapitanowie obu drużyn, krążek dla Estonii. Murakos, ale prosto do rywala. Podsinok, okazja dla Estonii. Krążek jednak przefrunął obok słupka. Ando, przyspieszenie gry. Ando, dobra okazja. 30 sekund drugiej tercji za nami, już po dwa, po jednym dobrym strzale. Murakoso. I sygnalizacja kary. Dopatrzył się Andreas Huber przewinienia jednego z Japończyków. Zatem na początku tej drugiej tercji Estonia będzie miała możliwość gry w piątkę przeciw czwórce Juto Taneichi. Popełnił przewinienie, wobec czego dwie minuty dla tego hokeisty. Turowski. Spokojnie. Japonia. Kudewita. Kokma już pędzi, ale szybciej przy krążku Oła. Udało się zostać z krążkiem bliżej japońskiej bramki. Turowski. Niezbędna pomoc Timofiejewa. Kudewita. Przeszkadza Osiu. Szukają dojścia Estończycy. Kudewita. Turowski. Kasai. Co wymyśli Estonia? To budowanie akcji poprzez zamek na razie nie przynosi efektu. Dobrze ustawiają się Japończycy, dobrze pracują kijami, przeszkadzając, zasłaniając bramkę. Kudewita! I sytuacja wyjaśniona. 2,5 minuty. Już drugie odsłony są za nami. Ostatnie fragmenty gry w liczebnej przewadze reprezentacji Estonii. Za chwilę wróci na lód Taneichi. Już otwierają się drzwiczki na ławkę kar. Taneichi na lodzie. I Taneichi, proszę, jak ruszył. Murase. Morita, ale świetnie Aganiezovs.
Znów Japończycy, a Ganiezows dwa razy świetnie popracował parkanami. Zatrzymał krążek przed własną bramką. Takeda, teraz przyspieszają Japończycy. Blokuje Estonia, może wyjdzie z jakąś ciekawszą kontrą, choć Takeda przeszkadza tam bardzo skutecznie. Konceus. Oła, będzie powstrzymywał Lovkova. Tak też uczynił. Kasai. Suzuki. Ewidentnie spalony zbyt szybko i nie wiadomo dlaczego w ten sposób wjechał Kotaro Tsutsumi. A my jeszcze raz obserwujemy interwencję Aganiezowca. 15 wybronionych strzałów w pierwszej od tercji. Jeden przepuszczony do własnej bramki. Tsutsumi. Oła. Ale znakomicie Estończycy dobrze czytają grę reprezentacji Japonii pod Sinok. Ale świetnie popracował teraz Burkow. Burkow broni jednak znakomicie Issa Tamura. I odpowiedź Japończyków. Też ostry kąt, ale Aganiezows równie czujnie, co przed momentem jego kolega z reprezentacji Japonii. Takahashi. Ushio, Kokma. Ushio! Nie trafił czysto w krążek. Podsinok. Erik Podsinok. Marek Podsinok teraz przy krążku. Znowu zerwał się doping dla drużyny Estonii. Velia. Wiedzą, o co grają. Tutaj na szali jest przetrwanie w tej dywizji. Muszą szukać Estończycy punktów. Timofiejew. Timofiejew. Dobre, sprytne dogranie. Kudewita. Jeszcze raz. I ponownie Tamura. Taneichi, Taneichi przed szansą. Taneichi, gola nie ma, bo jest interwencja Aganiezowca. Z niepokojem zerknął za plecy Aganiezows, czy czasem ten krążek jednak nie wpadł do bramki. Ale mógł później odetchnąć się z ulgą. Fiodor Aganiezows. Timofiejew. Stjepanow. Timofiejew.
Kokma. Teraz przycisnęła Estonia. Konceus. Tam Ork. Otwarta droga do bramki, nie ma. Świetna interwencja Issa, ale jednak udało się ten krążek dobić gdzieś tam z bardzo bliska. I Estonia jest na prowadzeniu, a wydawało się, że Tamura zatrzyma tę akcję drużyny estońskiej. Tutaj już była doskonała szansa, tu już powinien być chyba gol. Świetna interwencja Issy Tamury, ale zamiast krążek pod brzuchem, no to spadł na kij, albo inaczej, zorientował się w odpowiednim momencie Maksim Burkow. Wyłuskał go. Nie miał prawa zauważyć krążka Issa Tamura. I w 28 minucie to Estonia jest na prowadzeniu. Przegrywali 0-1. Teraz mają bardzo korzystny wynik. Rzucili się Japończycy. No muszą też uważać. Estończycy poczuli wiatr w żaglach, wiedzą, że to jest mecz, w którym znowu, podobnie jak z Ukrainą, mogą naciskać się, mogą zdobywać gole. Murakoso. Proskurin. I 6 na locie odgwizdanych reprezentacji Estonii. Kara w takim momencie. Uciekał z ławki jak najszybciej estoński zawodnik, ale Mattik ewidentnie był tym 6. I ta kara Estończykom jak najbardziej się należała. Dwie minuty zatem przed Japonią na to, by doprowadzić się do remisu. Protestuje Estonia. Murase. Nie musiał interweniować Aganiezows. Morita. Dobre rozciągnięcie gry, ale już nie zdołali się utrzymać przy krążku i teraz 6 w drużynie Japonii. Dokładnie ta sama sytuacja. Zatem techniczne przewinienie także zespołu Perego Perna. I zamiast odrabiać straty w przewadze, no to będzie dużo miejsca na lodowisku. Czterech na czterech. Przez ponad minutę. Toko. Ando. Uscio nie dostał krążka. Ando. Toko. Podsinok. Ważny jest spokój.
Matic. Velia. Takahashi dał się uprzedzić. Przejmują krążek Estończycy. Kudewita. Turowski. Timofiejew. Turowski. Jeszcze pół minuty przewagi Estonii. Murase. Japonia teraz ma dobrą szansę na to, żeby doprowadzić do remisu. Akcja, ale chyba obroni to Aganiezovs. Ładnie się rzucił bramkarz estoński. Rozjechały mu się nogi, ale zatrzymał krążek przed linią bramkową. W odpowiednim momencie usiadł na tafli i zatrzymał ten strzał. Fiodor Aganiezovs, podwójne obywatelstwo ma ten bramkarz. Estońskie oraz rosyjskie. Należy do zespołu Kurbac. Urodził się w Estonii, ale karierę zaczynał w Sankt Petersburgu. Później przeniósł się do Nowgorodu. No i wreszcie trafił na Łotwę. A za chwilę kolejna kara. Velia opuści nam plac gry i znowu Japonia będzie przed szansą na to, żeby mieć dwie minuty lepszego grania w ofensywie, bo tego tutaj Japończykom zdecydowanie brakuje. Przypomnę, że my też trzymamy tak delikatnie kciuki za Japonię, bo Estonia znajduje się w tabeli za reprezentacją Polski, a każde punkty dla Estonii powodują, że Polska spadnie na ostatnie miejsce. I przed tą ostatnią kolejką może być bardzo, bardzo nerwowo w naszej drużynie. Murakoso. Uszio. Ale błąd Podsinok. Marek Podsinok sam na sam. Podsinok! Gol! 3-1! Prowadzi Estonia w osłabieniu, zdobywając gola. Przejął krążek Marek Podsinok, zachował się kapitalnie. Pokonał Tamurę. Po raz trzeci w tym meczu reprezentant Estonii. I to prowadzenie już jest dwubramkowe. Gol w osłabieniu. Gol, który potrafi bardzo zbudować. Muras. 32 minuta, 15 sekund na spotkaniu. Trzecia klatka. Jeżeli nie stracą szybko Estończycy, no to ta drużyna może tutaj osiągnąć wysoki poziom. Murase. Japonia z bliska, zamieszanie potworne. Próbują tam wprowadzić krążek. Jest! Jest gol dla Japonii. Szybciutko. Ta strata znów wynosi jedno trafienie. Najsprytniejszy w tym podbramkowym zamieszaniu Yuto Taneichi. Próbował wielokrotnie. Ostatecznie udało się ten krążek wcisnąć. A być może nawet nie Taneichi jako ostatni dotknął krążka, a może z dziewiętnastką Morita. Chyba jemu to
trafienie powinno zostać zapisane, choć ta eksplozja radości Taneiciego sugerowałaby, że to ten gracz. Ale nie ma to większego znaczenia. W każdym razie 3-2 prowadzi Estonia z drużyną Japonii. Nie wytrwali długo. Zaledwie 31 sekund z tym dwubramkowym prowadzeniem. Japończycy znów blisko bramki, Aganiezows. Sześć i pół minuty do końca drugiej tercji. Konceus. Takeda. Takahashi. Czekał Takeda. Trafiony krążkiem reprezentant Japonii. Lovkov. Lovkov zrobił sobie miejsce do strzału, ale jest na posterunku Isatamura. I krążek zatrzymany przez japońskiego bramkarza. Japonia w tym turnieju wygrała z Polską 7-3. Przegrała po dogrywce z Włochami, wygrała z Koreą Południową. A Estończycy ulegli biało-czerwonym, przegrali z Ukrainą, przegrali także z Koreą. Aganiezows. Bardzo pewna, spokojna interwencja bramkarza reprezentacji Estonii, choć trzeba przyznać, że trzyma ten mecz dla Estończyków Aganiezows. Oczywiście 3 gole trzeba było zdobyć, więc ofensywa ma też swoje zasługi, ale duża rola bramkarza w tym dobrym wyniku. Murase. Już tam przymierzał się do strzału Morita. Toko. Morita. Murakaso. Takahashi. Toko. Toko, słupek, ale tylko ta zewnętrzna część i ruszona bramka. Aganiezows interweniował w taki sposób, że wypadł słupek ze swojego miejsca. Podsinok. Toko. Znowu błąd. Tym razem Erik Podsinok przejmuje krążek. Nishiwaki. Niedobrze do Ando.
Jeszcze raz Ando. Konceus. Znakomite podanie spod bramki na przeciwległą stronę. Dobre też przyjęcie Konceusa, ale Japończycy prawidłowo zareagowali. Koiwa. Suzuki. Ale rozpędził się Suzuki. Takada, będzie kara dla Estonii. Nawet będą dwie. Na pewno Lewkow, ale dwie minuty, a była też sygnalizacja w późniejszym czasie drugiego arbitra, ale widzę, że odstąpili od tego, by dać wyższy wymiar zawodnikowi estońskiemu. Tutaj za to była sygnalizacja kary, a chwilę później, kiedy już przy bandzie leżał Japończyk, też tam Estończycy reagowali i powędrowała w górę dłoń drugiego arbitra. Murakaso, Ando. Murakaso, Toko. Japonia ma okazję, by przed trzecią tercją doprowadzić do remisu. Aganiezows. Oła. Jeszcze raz Oła i Aganiezows. Czaiło się dwóch japońskich hokeistów na dobitkę. Ale jeszcze ponad połowę mają z tej kary przed sobą Japończycy. Murase zwlekał ze strzałem. Wydawało się, że był taki dobry moment, ale później już miał Estończyka przed sobą. Murase, ale gol! Piękny od słupka! 3-3! Świetnie przymierzył. Zostawił tam wolną lukę Aganiezows. A Murase trafił idealnie ku De Vita. Tylko się ustawił do zablokowania strzału, ale go wyblokować się nie zdołał. To piąty z sześciu goli w dzisiejszym meczu, kiedy na lodzie są niepełne formacje. Ta gra formacji specjalnych dzisiaj niezwykle skuteczna. Danejcz. Remis po pierwszej tercji 1-1, w drugiej na razie po dwa gole. Dzielnie walczą Estończycy z wyżej notowaną Japonią. Toko. I jeszcze raz Aganiezows.
Już tylko 69 sekund do końca tej tercji. Później będzie okazja. By udać się na przerwę, posłuchać trenerów. No i jak rozegrać tę trzecią odsłonę. Jeszcze Morita, jeszcze Zamarko, strzał, ale posłał krążek prosto w środek. Waga nie z offsa. Do końca. Japonia będzie chciała na pewno tutaj zgarnąć pełną pulę. Estonia no też najchętniej przytuliłaby 3 punkty. Choć nawet zwycięstwo w dodatkowym czasie pozwoli Estończykom na przeskoczenie biało-czerwonych. Nie mogą przegrać. To jest kluczowy cel. Osio. Konceus. I spalony. Jeszcze gwizdek arbitra. Wstrzymujący nam tę grę. Widzą Państwo tam w tle te estońskie flagi na trybunach. Naprawdę spora grupa przyjechała. Mam wrażenie, że jeszcze więcej jest teraz niż na poprzednich spotkaniach. Chyba po prostu zbliżający się weekend spowodował, że można było dotrzeć do Bytomia. Konceus. Czujnie. Oła, ale udało się przedrzeć Estończykom, choć od dłuższego czasu nie widzieliśmy ich w tych rejonach. Odkąd strzelili na 3-1, to sytuacji właściwie nie było. Może jeszcze na koniec Konceus. Uscio pokazał na zegar. Wyczekali końcowej syreny Japończycy, a zatem 40 minut tego meczu jest już za nami. Była już trudna sytuacja reprezentacji Japonii, która przegrywała 1-3, ale udało się wyprowadzić 2 skuteczne ciosy w przewagach. No i zrobił się rezultat remisowy. Po 40 minutach zatem w Bytomiu Japonia remisuje z Estonią 3-3.
We'll be right back.
20 minut mają jedni i drudzy, by zainkasować 3 punkty w tym spotkaniu. To są hokejowe Mistrzostwa Świata 20-latków Dywizji pierwszej B w Bytomiu. Transmitujemy dla Państwa spotkanie Japonii z Estonią. Po pierwszej tercji remis 1-1. Wówczas Estończycy gonili wynik. W drugiej tercji Estończycy nawet prowadzili 3-1, ale Japonia zdołała stratę odrobić. A teraz przy stosunku 3-3 rozpoczynamy trzecią tercję tego starcia. Czy jedna z drużyn przechyli szale na swoją korzyść? Na razie ze statystyk wynika i z gry chyba również, że Japończycy są drużyną mającą wyższe umiejętności, ale skuteczność już niekoniecznie, dlatego Estonia wciąż w tym meczu utrzymuje się w grze. 34 strzały oddali Japończycy, połowę z tego dorobku reprezentacja Estonii, ale obie drużyny po 3 razy wprowadzały krążek do bramki rywali. Uscio. Pewnie były myśli, czy ryzykować, czy już tego wyniku bronić, choć na dobrą sprawę ani jedni, ani drudzy z takiego obrotu zadowoleni być nie powinni. Jedni, drudzy potrzebują zdecydowanie więcej niż jednego oczka. Okazja dla Japonii, ale jest skuteczna interwencja Aganizowsa. Pełne skupienie na ławce rezerwowych. Dwa skrajne cele. Japonia walczy o to, by awansować na zaplecze elity. Estonia chce koniecznie utrzymać się w tej dywizji, której zmagania obserwujemy w Bytomiu. Japonia właściwie marginesu błędu nie ma, jeśli potknie się dzisiaj na Estończykach, a Ukraina wygra swoje spotkanie, wszystko w kwestii awansu będzie jasne. Jeżeli Estonia przegra, a Polska wygra swój mecz, to będziemy już znali właściwie spadkowicza, ale też z drugiej strony należy pamiętać, że jeżeli Estonia przegra i Polska też przegra, albo Korea przegra, no to wtedy jeszcze wszystko będzie wyjaśniało się w ostatnim dniu. Także tych matematycznych zależności jest sporo. Wszystkie trzy dzisiejsze spotkania niezwykle ważne w kontekście gry i o utrzymanie i awans. Zatem zachęcamy do tego, by obserwować Polski Hokej TV. Na razie trzecia tercja. Japonia naciska na Estonię. Estończycy głównie przy własnej bramce, ale za chwilę będą mieć okazję, żeby ten ciężar gry przenieść, bo będziemy mieli wykluczenie dla reprezentanta Japonii, no i będzie szansa przed Estonią, by w tym meczu po raz kolejny wykorzystać przewagę. Kokma. Timofiejew ucierpiał, walcząc przed bramkarzem. Kudewita. Jeszcze raz Kudewita i Tamura. I znowu ruszyli do siebie wywierać także nacisk psychologiczny, dokumentując taką przewagę, by też nie było bezkarności, by też nie było takiej pełnej swobody podczas pracy przy bramkarzu. Estonia wciąż w piątkę. Na razie nie ma takich poważniejszych interwencji w defensywie.
Raz posłany krążek w okolicy japońskiej bramki. Lovkov zgubił to podanie. Podsinok. Zupełnie nieudane przeniesienie gry. Murase. Murase. Długo. Pilnuje krążka blisko bandy Murase. Podsinok. Lovkov. Ale znakomicie Japończycy w obronie. Koiwa. Estonia nie będzie chciała popełnić tego błędu, co z Ukrainą w samej końcówce trzeciej tercji. Wydarli im Ukraińcy najpierw punkcik, a później całe trzy. A teraz Japończycy, ale odrzucony pod bandę zawodnik. Trudno było już stworzyć z tego jakieś poważniejsze zagrożenie. Ando dobrze sobie przyjął, ale to wypuszczenie krążka spowodowało, że już znalazł się za linią bramki. Nie można było ustawić się tak optymalnie do strzału. Za chwilę wróci piąty z Japończyków. Już ułamki sekundy pozostały na ławce kar. Na zegarze już są 3-0. Velia. Morita. Velia. Taneichi. Murase, dobra okazja dla Japonii, odsłonięta bramka, ale nie zdążył w odpowiednim momencie zawinąć tego krążka Rukia Morita. Jest spalony. Kolejny raz sygnalizacja sędziego. Przenosimy krążek pod bramkę reprezentacji Estonii na naszych ekranach Issa Tamura. Teraz już ten z drugich bohaterów dzisiejszego meczu, czyli Aganiezovs, zatrzymujący krążki frunące w kierunku estońskiej bramki. Oła. Koiwa. Koiwa. Koiwa ładnie się przedarł. Koiwa, ale wiedzieli Estończycy, jak mają pilnować, by już krążek nie pofrunął w ich bramkę. Oła. Będzie kolejna kara. Kolejna dla Estonii. Podkręcają tempo Japończycy i gubi się Estonia. Kwadrans. Kwadrans do końca tej trzeciej tercji. Na ławce kar Kaspar Jogi, jeden z dwóch hokeistów reprezentacji Estonii, którzy mają również fińskie obywatelstwo. Ten drugi to oczywiście Erik Nevolainen. A Japonia w przewadze. Murakoso, ale blisko. Aganiezovs tylko spojrzał, jak krążek frunie obok bramki. Ando.
Japonia po raz drugi w tym meczu może wyjść na prowadzenie. Prowadzili 1-0. Teraz Aganiezow już w parterze i krążek jest gdzie? W bramce, ale nie będzie gol uznany. Wyraźna sygnalizacja sędziego. 3-3 w dalszym ciągu. I za chwilę wznawiamy znowu pod bramką Aganiezowsa. Utrzymali krążek w strefie ataku. Morita przepuścił Suzuki. Oła. Mukase, Oła, Taneichi. Dwa poprzednie gole Japonii to wykorzystane przewagi. Teraz zostało już tylko 45 sekund. Murase, Taneichi przed bramkarzem. Dobitka, ale znów zatrzymany krążek przez Aganiezowsa. Coraz większe będzie zmęczenie bramkarza reprezentacji Estonii, bo tych strzałów mnoży się coraz więcej. Cały czas atakują Japończycy w tej trzeciej tercji. Właściwie nawet podczas gry w przewadze Estończycy nie bardzo potrafili stworzyć zagrożenie. Toko, Aganiezows, nie ma dobitki. Jeszcze raz Toko, Murakoso. Sygnalizuje Toko, że może oddawać się strzał, ale trójka Estończyków dobrze pilnuje. Aganiezows, znowu zamieszanie, znowu gdzieś tam w okolicy pola bramkowego. Walczą Japończycy i będzie kara na reprezentanta Japonii za zahaczanie. Zdziwiony Ushio taką decyzją sędziego, no ale to jest decyzja nieodwołalna i za 16 sekund będą mieli Estończycy grę w liczebnej przewadze. A już tylko 13 minut do końca trzeciej tercji, więc możemy powiedzieć, że atmosfera gęstnieje, że ciśnienie tego meczu nam wzrasta. Wokół lodowiska zgromadzeni reprezentanci Polski i reprezentanci Italii. Oni grać będą od godziny 16:30. No tutaj też Polacy, wiadomo, liczą na utrzymanie, więc są bezpośrednio zainteresowani tym meczem, ale Włosi również, bo oni jeszcze też mogą włączyć się do gry o te najwyższe cele. Suzuki. Podsinok stracił w końcu krążek. Konceus, Lovkov. Podsinok. Konceus, Podsinok. Podsinok, boczna siatka. Konceus, Podsinok, Marek Podsinok, świetnie, Tamura. Erik Podsinok. Konceus, Marek Podsinok, ma więcej miejsca, ale prosto w ołę. Przeprowadzili zmianę Japończycy, ale dokładnie to samo czyni Estonia. Jeszcze kilkanaście sekund przewagi. Jogi. Z łatwością zatrzymany przy bandzie. Velia. Suzuki znakomicie odczytał, gdyby grał od razu w stronę Ushio, tak jak teraz to czynił Ando.
to może byłby Ushio w sytuacji sam na sam. Murakoso. Ando. Skiksował Japończyk spod niebieskiej, przejął Yogi. 10 minut z haczykiem do końca. Na razie wynik się nie zmienia. Tak jak po dwóch tercjach, tak i teraz 3-3. Konceus, Lovkov, Konceus. Taneichi, Morita przed bramkarzem, ale nie ma podania ze strony Murase. Teraz okazja Morita, gol! 4-3 dla Japonii! Radość także polskich reprezentantów. Wyraźnie widać, komu w tym starciu kibicują. A tu świetna asysta. Nie zdążył zamknąć drogi Aganiezows. I czwarty gol dla Japończyków. Ale kolejny raz popisują się fenomenalnym dograniem. Mają to opracowane. Morita po raz drugi w dzisiejszym meczu zdobywa gola. Japonia na prowadzeniu. Japonia wygrywa 4-3. Turowski. Teraz zacznie spieszyć się Estonii, zaczną się nerwy. Turowski. Timofiejew. Takahashi. Suzuki, Nishiwaki, ale zabrali Estończycy. Pocinok, próbował przedrzeć się przed bramkę, ale został wypchnięty do bandy. Nagle jakby wzrosło zaangażowanie Japończyków. Ando, Ushio, Ando. Yogi, Murase, Pocinok, ale muszą wyjechać Japończycy, Taneichi, teraz już może pędzić za krążkiem, żeby była akcja. Kasai, Murase, Taneichi, aj blisko! Samobójczego trafienia, rzucił się tam efektownie Aganiezows, ale naprawił swój błąd w porę Estończyk. Ale Japończycy zamknęli teraz rywali. Trafiony krążkiem Kudewita, jeszcze próba tak z obrotu Mority. I przerwa w grze. Będzie kara za uderzanie na Kudewite, wścieka się Estończyk. Siedem minut 23 sekundy przed końcem. Cztery do trzech prowadzi Japonia i Japonia grać będzie w przewadze.
Trzeba będzie zmienić estońskiego zawodnika na ławce kar, dlatego że Kudowita ucierpiał, jest jakaś kontuzja. Ta reakcja polskiego zespołu także na trafienie reprezentacji Japonii to też wyraz tego, jak wysoka jest presja. Jak czują na sobie to ciśnienie reprezentanci Polski, by utrzymać się w tej dywizji. Murakoso. Będzie kara na Japonię, więc za chwilę te siły się wyrównają. Nishiwaki. Chwilę po tym, jak ukarana została Estonia, tak Japonia łapie dwójkę. Siedem minut, 10 sekund. Jeszcze tutaj wiele może się wydarzyć. Jeszcze emocje nam się nie skończyły. Różnica tylko jednego gola. Kasai. Oła. Taneichi. Do tej pory w czwórkę doskonale radziła sobie drużyna Japonii. Będzie kolejna kara, będzie kolejne wykluczenie. Będą następne dwie minuty. No i mnożą nam się kary, ale to też mnożą się błędy. I w samej końcówce będą Estończycy grać 4 na 3, co też jest jak najbardziej sprzyjającą okolicznością do odrobienia strat. Czeka trójka Japończyków. Erik Podsinok, Marek Podsinok, Konceus i Kokma. I od razu znowu doping dla Estonii z trybun. Podsinok. Nie z tej strony ustawiony Erik. Teraz przejedzie na to prawe skrzydło. Konceus. Erik Podsinok. Konceus. Kokma. Konceus. Kokma. Erik Podsinok. Szukał Marka przed bramkarzem. Kokma. Konceus. Zmienili się pozycjami fatalnie. Konceus i Japończycy ratują sytuację. Jeszcze kilka sekund. I przez kilkanaście grać będą w podwójnej przewadze. Jogi. Turowski. Jogi. Za chwilę czwarty Japończyk będzie na tafli. Jeszcze jedna okazja w trójkę. Bronią Japończycy. Już jest czterech. Burkow, Kudewita. Wiele tych goli w przewagach dzisiaj miało miejsce. Była niezła szansa Estonii. Pięć z siedmiu trafień. Wpadło, kiedy siły były nierówne.
Turowski. Timofiejew, ale znakomicie Uszio. Przetrwali osłabienie Japończycy. Wraca już na lód piąty z nich. 4 minuty i kilka sekund do zakończenia tej trzeciej tercji. Japonia prowadzi 4-3 pod Sinok. Konceus utrzymał się przy krążku, dobrze zastawił, nie jest łatwo zabrać mu gumę. Velia. Japonia w piątkę, ale z kłopotami. Rzucili się Estończycy, no trudno się dziwić. Prowadzili 3-1, przegrywają 3-4. Tsutsumi. Suzuki. Od razu Pucinok, od razu Konceus. Ale dobrze, Marek Pucinok. Morita. Konceus i Taneichi. Konceus. Kudewita. Stiepanow. Przedał się Turowski, 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 może kończyć Turowski, nie ma gola, jest zamieszanie podbramkowe, ale krążek pod niebieską, jeszcze próbują Estończycy wykończyć to strzałem, broni się rozpaczliwie Japonia, ale skutecznie. Taneichi. Ando. Ando, Tsutsumi. Dobrze blokował Estończyk. Dojście do bramki. Teraz lepsza okazja Ando. Ale strzał nieprecyzyjny. Odpowiadają Japończycy. Nie ma dobitki. Timofiejew, ale otwarty mecz zrobił nam się z obu stron w tej końcówce. Ostatnie 2 minuty. Walczą dramatycznie Estończycy o to, by doprowadzić do remisu. A Japonia się broni. Za chwilę będziemy mieli uwolnienie, co pewnie wykorzysta trener reprezentacji Estonii na czas. Aleksander Barkow już sygnalizuje, składając z dłoni literkę T. Zatem 30 sekund dla tego szkoleniowca. Jak rozegrać pozostały czas, jak znaleźć receptę na drużynę Japonii po raz czwarty w tym meczu, żeby doprowadzić do remisu, bo Japonia na razie prowadzi, bo Japonia na razie jest drużyną, która może w tym meczu zgarnąć 3 punkty. Estończykom zależy na jakimkolwiek zwycięstwie. Na razie ten 1 punkt zabrali im w 51 minucie. Wtedy właśnie Japonia za sprawą Mority wyszła na prowadzenie. I ten rezultat 4-3 w dalszym ciągu się utrzymuje. Pusta bramka reprezentacji Estonii. Nie ma już Fiodora Aganizowca między słupkami. Ryzykują Estończycy, ale są do tego zmuszeni. Grają w szóstkę pod Sinok. Mają krążek. Jogi. Konceus pracuje na bramkarzu. Pod Sinok. Kokma. Turowski. Rzucił to, co ma najlepsze. Aleksander Barkow, Pocinok, Turowski, aj, gdyby trafili w krążek, to spora część bramki pozostawała odsłonięta. Jeszcze okazja i broni Tamura.
71 sekund dla Japonii, bardzo dużo czasu dla Estonii. Zaledwie chwila. Oni gonią wynik. Drugi taki mecz, w którym prowadzili. Drugi taki mecz, w którym byli bardzo blisko sukcesu. I być może drugi, który zakończy się ich porażką w samej końcówce. Nadal pusta bramka reprezentacji Estonii. Japończycy nie potrafią przejąć krążka. Świetnie radzi sobie szóstka estońskich hokeistów w strefie ataku. Pocinok. Murakoso. Nadal Estończycy. Przesuwa się od słupka do słupka Tamura. Kokma. Kokma! Wrzutka do nikogo. Jeszcze Turowski. 30 sekund do końca. Pocinok. Turowski. Dobre rozegranie. Kokma! Świetny strzał, ale szczęśliwie broni Tamura. Pocinok. Jeszcze jedna wrzutka. Znowu zamieszanie podbramkowe. Jeszcze próbują wcisnąć ten krążek Estończycy z bliska, ale nie potrafią strzelić się w bramkę. Kotłuje się przy Tamurze bardzo, bardzo często. Estonia cały czas w ataku. Jeszcze 4, 3, 2. Zamieszanie. Nie będzie już gola, ale będzie jeszcze jedno wznowienie w tym meczu. Niespełna 2 sekundy przed końcem trzeciej tercji. Bronili się dramatycznie Japończycy. Proszę spojrzeć tutaj, ten świetny strzał z dystansu. Nie kontrolował krążka Tamura. Później potworne zamieszanie w tych ostatnich fragmentach. Jeszcze podpowiadają trenerzy reprezentacji Estonii, ale już niespełna 2 sekundy. Skupieni Japończycy czwórką blisko własnej bramki. Konceus musi wywalczyć krążek i natychmiastowy strzał. Tylko to jest recepta na doprowadzenie do remisu dla reprezentacji Estonii. Ale jeżeli Ando wybroni, a wybronili, no to Japonia będzie triumfatorem tego meczu. I tak się właśnie stało. 4-3 dla reprezentacji Japonii. Kolejna porażka w tym turnieju Estończyków. Kolejna pechowa porażka, bo aż tak bardzo Japończykom nie ustępowali, a w końcówce byli bardzo blisko tego, by do remisu doprowadzić. Ale to Japonia fetuje, Japonia się cieszy, Japonia wciąż jest kandydatem do tego, by awansować szczebel wyżej, a rozstrzygał pewnie będzie o tym jutrzejszy mecz z drużyną Ukrainy. A my zapraszamy Państwa na nasze kolejne dzisiejsze spotkanie, już od 16:30. Polska zagra z Włochami w meczu, które za nami na pewno emocji nie brakowało. Goli również. Za chwilę hymn reprezentacji Japonii wybrzmi na bytomskim lodowisku, dlatego że Japonia pokonała Estonię 4-3. Najlepszy zawodnik drużyny Estonii. Best player Team Estonia. Numer 21. Number 21, Maxim Pulko! Najlepszy zawodnik, jeżeli ja mówię, best player w Team Japan, numer 15. Number 50, Kotaro Furase! Ladies and gentlemen, please raise up.